Spotykamy się po raz drugi na liście Jakuba, który mam przywilej wykładać dla Was. I dziękuję za liczne przybycie. Mam nadzieję, że będzie to też spotkanie, które będzie błogosławieństwem dla nas wszystkich i dla mnie również, bo mam nadzieję na wasze żywe reakcje. Dlatego, że chciałbym to poprowadzić w sposób taki, żeby was też wciągnąć do rozważania tego listu. Może za Bożą łaską doznamy zbudowania wszyscy. Zanim zacznę, chciałbym się pomodlić krótko i poprosić Pana o błogosławieństwo. Panie Boże, chcę Ci podziękować za Twoją łaskę, chcę Ci podziękować za Twoje słowo, chcę Ci podziękować za Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy, Panie, że przez Ducha Świętego Ty budujesz nas swoim słowem, że pozwalasz nam je odpowiednio rozumieć, a nie tylko to, ale pozwalasz nam też znajdować zastosowanie dla swojego słowa w naszym życiu i dajesz moc, aby je wypełniać. Panie, nie jestem godzien, aby wykładać Twoje słowo. Panie, ale cała moja nadzieja, całe moje, to wszystko, co mam, Panie, jest od Ciebie i pragnę, by było dla Ciebie użyte z chwałą, dla Twojej chwały. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Przypomnę krótko to, co było poprzednio. I mówiliśmy o tym, że o historii Jakuba, brata pańskiego, który jest autorem tego listu. Zwróciliśmy też uwagę, że sam siebie określa jako sługa i na podstawie jego historii doszliśmy do takiego wniosku, że wszystkie nasze talenty, wszelkie dobro, które mamy, wszelka nasza mądrość, wszelkie uzdolnienia będą jedynie ze stratą dla nas, będą ku naszemu jakby na pochybel nam, jeśli nie będziemy sługami Pana Jezusa Chrystusa. Mariusz, który właśnie wszedł, zwrócił mi ostatnio uwagę, że to radujcie się, które tam występuje w Grece. Gdzie to tu jest? Chairo. Że jest traktowane jako zwykłe pozdrowienie. Natomiast nie zwróciliśmy uwagi na to, ja nie powiedziałem tego, bo dla mnie to było oczywiste, być może nie dla wszystkich jest, dlatego teraz to powiem, że w języku polskim pozdrowienie odnosi się do zdrowia. Pozdrawiam Cię. To jest dokładnie taka sama konstrukcja, jak w przypadku wyrazu pobożność. Pozdrowienie. Ale po grecku odnosi się do radości. A u nas nie ma poradościowania. Prawda? Krzysiu, poradościuj swoją żonę. U nas nie występuje taka forma, ale taka jest w Grece. Dlaczego jest to ważne? Bo jeśli jest pozdrowienia dla 12 pokoleń żyjących w diasporze, to kolejne zdanie: za najwyższą radość, uważajcie bracia, jeśli rozmaite próby przechodzicie, nie koresponduje z pierwszym zdaniem listu. A w tym pierwszym jest to poradościowanie. W związku z tym przetłumaczyliśmy to na radujcie się. I w związku z tym, no oczywiście wiecie, ten po hebrajsku jest jak? Do czego się odnosi? Do pokoju, tak? Popokojujcie, to już w ogóle po naszemu nie ma. To ma wniosek z Haris, z łaską. Z Haris? Tak, Chairo, no. No tak, ma. Haris to jest co? To jest dar, dar. Dar, łaska. Dar, to jest dar. Radość. Piękno. Okej. Zwracaliśmy też uwagę na wszystkie i tutaj macie, widzicie, w tym... W przekładzie Jakowa Sterna macie co?
Szalom. No i to jest to, o czym poprzednio nie powiedziałem tak do końca, dlatego dzisiaj o tym mówię. No i tam wiele rzeczy żeśmy rozważali, między innymi, co oznacza bez braków. I pierwszym obrazem jest fala. Jest mowa o rozdwojonej duszy. To jest coś, co się przeplata przez cały list. Także to jest coś, na co chciałem zwrócić uwagę. I powiedzieliśmy o tym, czym jest ta rozdwojona dusza. Że to jest chcenie w życiu czegoś więcej niż jednej rzeczy. Posiadanie dwóch celów w życiu. Celem chrześcijanin ma jeden cel w życiu. I w ten cel wpisują się wszystkie pozostałe. Mówiliśmy też o doświadczeniach wobec bogatych. Szybko to przeklikam, nie martwcie się. Mówiliśmy też, że zwalanie winy na Boga, czyli powiedzenie, że przez Boga jestem kuszony, to nie jest najlepszy pomysł. Powiedziałem o tym takim braku symetrii, bo z jednej strony jest powiedziane na przykład, że w trenach, że nie dzieje się żadne nieszczęście w mieście, którego nie spowodowałby Pan. Ale to nie jest w taki sposób, że Bóg jest sprawcą zła. Wiecie, gdyby na nas wszystkie siły zła mogły uderzyć z całym impetem, to zostalibyśmy zmiecieni w ułamku sekundy. Bóg powstrzymuje zło, dając dobro. I od czasu do czasu dopuszcza odrobinę zła. Po to, żeby nas wypróbować, żeby nas wyćwiczyć, żebyśmy posiadali tą radość z przechodzonych prób, jakkolwiek to brzmi. Mówiliśmy też o ciąży z grzechem, o pożądliwości, która poczyna, i mówiliśmy też o Bogu, który nas zrodził słowem prawdy, że te dwie rzeczy tutaj są jakby symetryczne w tym tekście. Wszystkiego wam nie powiem teraz po raz drugi. Mówiliśmy też, że tymi pierwocinami w Kościele byli Żydzi. I nie można powiedzieć, że my wszyscy jesteśmy pierwocinami. My jesteśmy plonem już tym pełniejszym. Pierwocinami, pierwszym Kościołem był Kościół żydowski. I odwoływaliśmy się do 2 Piotra, gdzie czytaliśmy, że Pan cierpliwie czeka, aby weszli wszyscy, i powiedzieliśmy, jacy wszyscy, że to są wszyscy wybrani, że nie zupełnie wszyscy. Lustro Bożego Słowa, tak? Tu chciałem zwrócić uwagę na to słowo, to greckie genesis, przyrodzone słowo, z którą się urodził, to jest to genesis, ponieważ to genesis będzie występowało, jeszcze raz, będzie występowało w bardzo charakterystyczny sposób, tam gdzie jest w Brytyjce rozpala krąg życia. Tam jest krąg genesis. To słowo się tam powtarza, dlatego chciałbym, żebyście zapamiętali, gdzie on tu występuje, bo dzisiaj chyba będziemy o tym mówić. Mówiliśmy też o wdowach, o prawie wolności, niesienie potrzeby potrzebującym, dwa elementy pobożności. Nad tym się chwilę zatrzymaliśmy, i mówiliśmy na ten temat, że to czasami jest tak, że jakby nie doświadczamy,
nie doświadczamy wdzięczności, nawet jeśli komuś w czymś pomożemy. I że jakby to nie powinno mieć specjalnego na nas wpływu, może mieć jedynie na nasz nastrój ewentualnie wpływ. Natomiast no, Słowo Boże w tej kwestii wypowiada się jednoznacznie, że potrzebujący powinni doświadczać pomocy od chrześcijan. I ja ostatnio zrobiłem kolejny krok w tej myśli, dlatego chciałbym się podzielić tym też z wami. Mianowicie, wiecie, wtedy kiedy my dajemy komuś, kto jest potrzebujący, to zbieramy sobie skarb w górze, prawda? Kochani, kiedy się tak dzieje? Wtedy się tak dzieje, jeśli nie otrzymujemy zapłaty tu na ziemi, prawda? No bo wiecie, ta przypowieść o tym, jeśli się ktoś modli, to niech wejdzie do swojej komory, tak? A nie jak obłudnicy, oni już otrzymali zapłatę swoją, tak? Niech nie wie lewica, co czyni prawica, tak? Ci już otrzymali zapłatę swoją, więc rozumiem, że stąd drugiej zapłaty nie będzie. To popatrzcie sobie na to od tej strony. Jeśli czynimy względem kogoś dobro i nie otrzymujemy wdzięczności za to, to pomyślcie sobie, że 100% nagrody otrzymamy w górze. Bo wdzięczność też jest pewnym rodzajem zapłaty, prawda? Może nie jest to 100% zapłata, tak? Ale jeśli ktoś, komu okazujemy serce, okazuje się być niewdzięcznikiem, to tym lepiej dla nas. To tak na marginesie pisze jeszcze jedna myśl. Ok. Mówiliśmy też o tak zwanym potencjale, że często jesteśmy kuszeni do tego, żeby myśleć tak jak król Dawid, żeby policzyć swoich wojowników, żeby zobaczyć, jakie mamy siły, jakimi dysponujemy możliwościami. To jest myślenie całkowicie fałszywe. Wiecie, zwycięzcą może być ten jeden, z którym jest Pan. I to była ostatnia strona. I na tym ostatnio skończyliśmy, że dyskryminować można zarówno biednego, jak i bogatego. I zwróciliśmy uwagę na to, że ten tekst zwykle jest źle przetłumaczony. W związku z tym wychodzi na to z naszych tłumaczeń listu, chyba że samo bycie bogatym jest już grzechem. I że to ci bogaci z powodu tego, że są bogaci, to już są bluźniercami i imieniu Pańskiemu, podczas kiedy tak w ogóle nie jest. Bo to nie bogactwo czyni cię bluźniercą, tylko po prostu no, bluźnierstwo. Podobnie nie bycie ubogim czyni cię wybranym przez Boga, chociaż wiemy, że Bóg wybrał to, co u świata znikome, tak? To jest prawda, ale no, nie samo bycie znikomym czynicie wybranym u Pana. Zwracaliśmy uwagę na to, że jest to takie niesybetyczne trochę. Kochani, wchodzimy w kolejny temat, mianowicie w kwestię działania prawa. I teraz będę czytał tekst. Weźcie tam, pozaglądajcie do swoich my. Ja się posługuję na slajdach, macie przykład dosłowny z manuskryptów bizantyjskich, z tekstów większościowego, nad którym pracujemy, my pracujemy nad nim najogólniej. Kto bowiem całego prawa będzie strzegł, a potknie się jednak w jednym, to staje się winnym wszystkiego, bo ten, który powiedział, nie będziesz cudzołożył, powiedział też, nie będziesz mordował. Jeśli więc nie będziesz cudzołożył, ale będziesz mordował, stajesz się przestępcą prawa. Tak mówcie i czyńcie jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności. No i pierwsza rzecz. Wystarczy jedno przestępstwo, aby być winnym wszystkiego. Chciałbym przeczytać pierwszy list do Tymoteusza.
9, 10. Wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, ale dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla bezecnych i nieczystych, dla ojcobójców i matkobójców, dla mężobójców, rozpustników, mężołożników, dla handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce zgodnej z Ewangelią chwały błogosławionego Boga, która została mi powierzona. To jest bardzo istotne, że jedno przestępstwo według zakonu, który jest ustanowiony dla osądu przestępców właśnie, bo to dla nich jest ustanowiony zakon, powoduje, że człowiek staje się winnym wszystkiego. Dlaczego się tak dzieje? Dlaczego się tak dzieje, kochani? No, z tego powodu, że naruszone zostaną Boże przykazania miłości. Wcześniej mówiliśmy o Bożych przykazaniach, o Bożym przykazaniu. Cały zakon streszcza się w tym jednym przykazaniu. Będziesz miłował Boga i bliźniego. Więc tak naprawdę naruszenie któregokolwiek z przykazań powoduje winę permanentną wobec całego prawa. Czyli krótko mówiąc, jeśli nie cudzołożysz, ale zabijasz, tak jak powiedział Jakub, no to jesteś winny wobec wszystkich przykazań. Nie ma absolutnie żadnej możliwości tutaj wymsknięcia się spod tego wyroku. I on to uzasadnia tak, bo ten, który powiedział, z jakiego powodu? Ano z tego powodu, że Bóg jest osobowym prawodawcą i to On nadał wszystkie te prawa. Tak więc, jak widzicie, mamy tak naprawdę dwie przyczyny. To jest to, że i tak cały zakon się streszcza w jednym przykazaniu, a druga jest taka, że osobowy Bóg nadał te prawa i te występki są występkami przeciwko Niemu. Więc w którymkolwiek z tych punktów wystąpisz tak samo przeciwko Niemu. Więc te dwie przyczyny powodują to, że jak to jest tu powiedziane, staje się winnym wszystkiego, kto potknie się w jednym. Nie jest to dobra wiadomość, prawda? Powiedzcie mi, czy w takim razie nie ma różnicy między grzechami? No. Powiedzcie mi, czy nie ma różnicy między grzechami? Żadnej? W pewnym sensie są. A w jakim? No. Ja się zastanawiam, jak Pan patrzy na grzech ogólnie. Mówię, że ja się zastanawiam, jak Pan Bóg patrzy na grzech. Zastanawiasz się, jak Pan Bóg patrzy na grzech. Nas, jak tak. Kłamiemy, to jest grzech. Tak. Lub inny przykład, nie wiem, morderstwo, to dalej jest grzech. Tak. To jest jedna odpowiedź na to, nie? Tak. Czyli z punktu widzenia Pana Boga te wszystkie grzechy są takie same, tak? To, błagam, tylko nie to. Tylko nie to. Odpowiedź Pana Boga na grzech jest jedna. Odpowiedź Pana Boga na grzech jest jedna. I to jest śmierć. Wyrok śmierci. Tak jest. Czyli mamy ten miecz, który karzący miecz Boga, tak, który za jakikolwiek grzech. Ale czy z punktu widzenia społecznego wszystkie grzechy są równe? Nie. I tutaj, kochani, dlaczego nie są tak samo równe? Bo tutaj wchodzi przykazanie o zgorszeniu innych. Wiecie, jeśli w swoim sercu będę odczuwał nienawiść do kogoś, tak?
No może powiem mu jakieś niefajne słowo. No ale to jest różnica pomiędzy tym, a wtedy, kiedy go zabiję, tak? Wiecie, jeśli się komuś na ulicy odwróci głowa za jakąś niewiastą, to jest coś innego niż wtedy, kiedy ją zgwałci. Prawda? To jest coś innego. W związku z tym, z punktu widzenia społecznego, oczywiście istnieją różnice między grzechami. Ponieważ grzech może dotyczać, nasz grzech może być powodem krzywdy albo zgorszenia innych. I to jest różnica. A temu, kto gorszy bliźniego, to co? Kamień młyński. Kamień młyński. I wiecie, czy jest ktokolwiek, kto nigdy nikogo nie zgorszył tu, na tej sali? Dzięki. Ani jednego. Dlaczego Jakub zestawia akurat cudzołóstwo i morderstwo? Mógł wymienić jakieś inne przykazania, prawda? To jest dość ważne. To jest dość ważne z tego powodu, żeby to jest dość ważne, że on wymienia akurat te dwa grzechy. Nie jest to przypadkowe. O cudzołóstwie jeszcze będzie mowa i o morderstwie jeszcze też będzie mowa. Moim zdaniem list Jakuba, wbrew temu, co uważają różni bibliści, list Jakuba jest listem interwencyjnym. Powstałem w określonej sytuacji i ta sytuacja wyglądała w ten sposób, że jacyś bogaci wierzący żydowskiego pochodzenia wykorzystali i doprowadzili do, jak to się nazywa, mordu sądowego na swoich braciach. I cały problem polega na tym, że teraz ci biedni, ci pokrzywdzeni mają tak zwane słuszne pretensje, a tamci hulaj dusza piekła nie ma. I teraz tak, to zdanie, cudzołóstwo i zabójstwo, to jest to, te zestawienie tych dwóch grzechów jest nieprzypadkowe. Z tego powodu, że wiecie, z czego ludzie są najbardziej dumni? No z tego, że prowadzą moralne życie, prawda? Z tego, że ich rodziny dobrze wyglądają, tak? Z tego są najbardziej dumni, tak? No ale to nic nie pomoże, jeśli jest się mordercą. I z tego powodu on to tak... Czym jest prawo wolności? Chciałbym się trochę do tego odnieść. I to jest też temat, który w liście będzie kontynuowany. Coś gra. Chciałbym zacząć od Galacjan 2:4 do 5. Paweł pisze o sobie, jak to się poświęcał w zwiastowaniu Ewangelii. I pisze dalej tak. Może od trzeciego. Ale nawet Tytusa, który był ze mną, chociaż był Grekiem, nie zmuszono do obrzezania. Nie bacząc na fałszywych braci, którzy pokryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę, a którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii u was się utrzymała. Kochani, na czym polegali ci prawdziwi bracia, jeśli się czyta, ci fałszywi bracia, którzy przyszli wyszpiegować naszą wolność, jak się czyta cały list do Galacjan, to wyraźnie widać. Kontekst jest taki, że jacyś ludzie, prawdopodobnie faryzeusze udający chrześcijan, próbowali infiltrować zbory chrześcijańskie po to, aby z tych nawróconych na chrześcijaństwo nieżydów uczynić prozelitów. I
I zresztą ta działalność kontynuowana jest do dnia dzisiejszego, żeby oni po prostu weszli w judaizm. Więc pierwsze, najprostsze zrozumienie tego tekstu to jest, że to prawo wolności jest czymś, co wyróżnia chrześcijan poza struktury judaistyczne, tak bym to powiedział. Jakiekolwiek. Jeszcze werset 12 bym przeczytał. Może od 11. A gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, to jest ten sam Jakub, który jest autorem naszego listu, jadał razem z poganami, a gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. I to jest jakby kolejna rzecz dotycząca prawa wolności. Wiecie o tym, że Żydzi nie powinni jadać z poganami, bo stają się nieczyści, prawda? Wtedy, jak pójdziecie do rabina jakiegoś, to kiedy będziesz wychodził, to on za tobą z taką kadzielniczką pomykał będzie, żeby oczyścić od twojego pogańskiego powietrza swój dom. Wiecie, Piotr zasiadał przy stole z poganami, ponieważ był wolny. Przypominacie sobie to płótno, które mu się ukazało, gdzie były te wszystkie zwierzęta nieczyste i głos do niego: zabijaj, Piotrze, i jedz. Piotr nie tylko odniósł to widocznie do Korneliusza, ale odniósł to też do sfery pokarmu w swoim życiu, tak? I w związku z tym najprawdopodobniej, wiecie, no, może tam nawet i wieprzowinkę sobie z nim jadł, nie wiem. W każdym razie później się odsunął, wystraszywszy się tych chrześcijan pochodzenia żydowskiego, którzy byli po prostu no, takimi gorącymi zwolennikami ojczystych ustaw, jak to Paweł pisze, tak? Jeszcze byśmy do tego Galacjan 5:1-2, bo to też jest dość ciekawe. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, powiadam wam, jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. To jest straszne ostrzeżenie, tak bardzo poważne. Jarzmo niewoli, obrzezanie, system żydowski. Jeśli ktoś jest chrześcijaninem i cofnie się do tamtego systemu, to jest koniec. Żebyśmy to zrozumieli, grozę tej sytuacji. Ja znam przynajmniej kilka przypadków chrześcijan, którzy w ten sposób odpadli od wiary. Stali się żydowskimi prozelitami. To jest bardzo poważna sprawa. To się wciąż zdarza. Na szczęście rzadko, no ale wciąż się zdarza. Chyba szerzej niż ci się wydaje. Szerzej niż mi się wydaje, może. Jeszcze 13 werset. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. To jest bardzo ważny werset. To jest bardzo ważny werset z tego powodu, żeby zrozumieć, że prawo wolności nie oznacza prawa do grzechu. To jest bardzo ważne. Prawo wolności, wolności w Chrystusie, który nas uwolnił od zakonu, który swoją listą wymagań wisiał nad wierzącymi w poprzednich pokoleniach przed Chrystusem z tym mieczem wielkim Bożej kary. Chrystus uwolnił nas od tego, ale nie po to, żebyśmy żyli dla samych siebie. Ale nie po to, żebyśmy folgowali swojemu ciału. Tylko po to, żebyśmy mogli, jak to tu jest powiedziane, do wolności powołani jesteście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. To jest prawo wolności, że mogę służyć braciom i siostrom.
co niniejszym staram się też czynić. I jeszcze bym do Hebrajczyków 10, 38 do 39. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Tamten wyraz cofnie, to jest dokładnie ten sam wyraz, który został użyty w liście do Galacjan w stosunku do Piotra. Cofnie. Cofnie, tam jest hypostello. Cofnąć się. Czyli byłem gdzieś i teraz nagle się cofam. A my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają. Piotr popełnił błąd. Na szczęście to nie był ten śmiertelny. Skończyło się to wszystko dobrze, bo ostatecznie poszedł dalej naprzód, tak? A my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają. Czyli cofanie się od prawa wolności w kierunku do przykazań i do tego miecza, który za tym stoi, to jest po prostu błąd. Ja często o tym mówię w czasie szkółek w zborze, powiem raz jeszcze, że to hypostello stoi w opozycji w tym tekście do wyrażenia hypostasis, które występuje w pierwszym wersecie 11 wersetu. Wiara jest hipostazą tego, czego się spodziewamy. Rozumiecie? Prawo, czyli to cofanie się, jest nastawione na to, co tu i teraz, jak postępować, jak właściwie gospodarować tymi zasobami, które mamy, i jest ten miecz karzący, a wiara nastawiona jest na przyszłość, na nagrody w górze, na spotkanie z Chrystusem. Żebyśmy rozumieli, że to jest w napięciu, to są dwie różne rzeczy. To jest bardzo ważne, abyśmy to wiedzieli. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy dzisiaj oszukiwani, bardzo często oszukiwani. Mówi się już w czasie ewangelizacji ludziom: Bóg ma wspaniały plan dla twojego życia, w sensie tu na ziemi. Oczywiście, że Bóg zmienia ludzkie życie. Ale nie o to mu chodzi. Bożym celem jest to, abyśmy znaleźli się w Jego mieście świętym. W wieczności. I to jest nasz prawdziwy cel. Jak to Krzysiek mówi, ja jeszcze nawet nie zacząłem porządnie żyć. Co to jest te kilkadziesiąt lat w stosunku do całej wieczności? W Galacjan 3:1-5 mówi, że zaczęliście w wierze, a kończycie na uczynkach. No właśnie, właśnie, właśnie. Więc wiara i uczynki w listach apostoła Pawła stoją w sprzeczności do siebie. Jak zobaczymy, u Jakuba nie stoją w sprzeczności u siebie, a ta różnica, jak wam pokażę, jest różnicą czysto pozorną tylko. Dlaczego Piotr się przestraszył uczniów Jakuba? Czy Jakub głosił co innego, nauczał, że nie, że tak ma być? O tym też będę mówił, natomiast Jakub aż do końca swojego życia był ortodoksyjnie postępującym Żydem. Przez to miał szacunek zarówno u chrześcijan, jak też i wśród społeczności żydowskiej. Aż do swojej śmierci zginął tragicznie, głosząc imię swojego Pana, przyrodniego brata, Pana Jezusa Chrystusa. Zginął śmiercią męczeńską w Jerozolimie, jako Jakub Sprawiedliwy był znany. Więc z całą pewnością prawdopodobnie reakcja Piotra była niewłaściwa. Bo co głosił Jakub, to my się dowiemy wtedy, kiedy sięgniemy za chwilkę, bo to za chwilę będzie, kiedy sięgniemy do jego przemówienia w Dziejach Apostolskich.
kiedy on mówi na temat tego, jak postępować z nawracającymi się poganami. I to jego głos jest decydujący w tej kwestii. Czyli ja myślę, że reakcja Piotra była pewnego rodzaju nadwrażliwością. I tych braci, którzy przyszli z Judei. Nie? Tak, tak, na tych braci. Chciałbym zrobić chwilę takiej refleksji na temat tego, jak nie Żydzi, czy jest tu ktoś, kto jest Żydem? Dominik, ty? Nie, on tylko tak wstał. Dobrze. Nie jesteś Żydem. Jak nie Żydzi, jak mają stosować przepisy prawa? Bo wiecie, w tej kwestii istnieje poważne zamieszanie. I chciałbym się do niej odnieść. Ja, wiecie, żeby to omówić wyczerpująco, byłby potrzebny oddzielny cykl w Berei, więc ja tylko powiem, jakie jest moje zdanie na ten temat. Możecie się z nim zgodzić albo nie. Możemy też krótko na ten temat podyskutować, ale niezbyt długo, krótko. Moim zdaniem prawo w życiu ludzi obecnie posiada 3 zastosowania. Jest to przede wszystkim narzędzie weryfikujące nasz prawdziwy stan duchowy. Jeśli weźmiemy 10 przykazań Bożych i postawimy przed nimi człowieka, to on zostanie zweryfikowany przez te przykazania. I działa wobec osób nawracających się, ponieważ wtedy, i tutaj ten Ray Comfort na przykład świetną robotę robi pod tym względem, chodzi człowiek po ulicy i zadaje ludziom pytania, wierzącym i niewierzącym. Mówi tak, czy skłamałeś kiedykolwiek? No, tak, każdy chyba kiedyś skłamał. To kim cię to czyni? No kłamcą. Cudzołożyłeś kiedyś? Nie zdarzyło mi się. Ale wiesz, no, chyba spojrzałeś kiedyś na kobietę czy na mężczyznę z pożądliwością. No tak, to kim cię to czyni? No, cudzołożnikiem. Czy jesteś kłamliwym cudzołożnikiem? A ukradłeś coś kiedyś? Nie ukradłem nic, niczego. Mówi, no, jeśli niczego nie ukradłeś, mówisz, ale przed chwilą powiedziałeś, że jesteś kłamcą. I wiecie, i potem, wiecie, problem polega na tym, że w dzisiejszych czasach ludzie głoszą Ewangelię ludziom, którzy w ogóle nie potrzebują Ewangelii, albo nie wiedzą o tym, że potrzebują. To jest bardzo ważne, żeby ludzie najpierw postawić pod tym mieczem i pokazać im, na co zasługują, kim naprawdę są. Ten werset Galacjan 3:24 to jest o tym, że zakon był nam przewodnikiem do Chrystusa. Jak nam był przewodnikiem? No także pokazywał nam, dlaczego go potrzebujemy. Bo go potrzebujemy z powodu naszych grzechów, prawda? Tak? Bo zakon ustanowiony jest dla grzeszników. O, czemu tak przygas? Działa także na opornych. Jeśli człowiek zda sobie sprawę z tego miecza, chociaż nie jest w stanie porzucić swojego grzechu, ale zadrży. Może się nie nawróci, ale zadrży. No chyba, że już zupełnie w nic nie wierzy. Ale jeśli wierzy w istnienie Boga, w jakąkolwiek wyższą siłę, to na pewno posiada w swojej świadomości pewien rodzaj kodeksu moralnego. I sam jest... A także posiada świadomość, że jest przestępcą, nawet względem własnego kodeksu moralnego. Prawda? To jest bardzo ważne. Jeśli wobec kogoś nie udaje się zastosować prawa mojżeszowego, to można zastosować jego własny kodeks moralny. A co uważasz, że jest złe? A zdarzyło ci się kiedyś tak postąpić? Każdemu się zdarzyło. Wreszcie tak.
Prawo jest też narzędziem potępienia. Działanie wobec osób nawróconych, Rzymian 7:1-4. I chciałbym, żebyśmy otwarli. Czyż nie wiecie, bracia, mówię przecież do tych, którzy zakon znają, że zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje? Albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem, a gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. A zatem jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą. Jeśli by jednak mąż zmarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostanie żoną drugiego męża. Przeto, bracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. Dotąd. Prawo posiada narzędzie potępienia. Miecz Bożej kary. I ten miecz Bożej kary wykonał swoje zadanie na nas. Wykonał swoje zadanie na tych, którzy znaleźli się w Chrystusie, ponieważ ten miecz kary spadł na Niego. I to jest kwintesencja dobrej nowiny. Nie będziesz ukarany, jeśli będziesz w Chrystusie, ponieważ wyrok został wykonany na Nim. Kochani, nie ma nic wspanialszego. Po prostu z punktu widzenia prawa ty już jesteś martwy. Dlatego prawo nie ma nad tobą władzy. To nie znaczy, że się nie liczy. Ale miecz już opadł. Miecza już nie ma. Czy rozumiecie, jak jest to wspaniała nowina? Powiedzieć, dobra, to jest za mało. Bo to jest nowina wspaniała. Miecz już opadł. O ile jesteśmy w Chrystusie. Kochani, cieszmy się. Bo prawo straciło nad nami swoją moc karania. Ono nie przestało być ważne i zaraz o tym powiem. Ale straciło moc karania. Nie będzie egzekucji. Karą za grzech jest śmierć. I Pan Jezus umarł. A my wraz z Nim, jeśli wierzymy w Jego dzieło. Działanie wobec nienawróconych. No, raczej dość koszmarne. Nie będę się dłużej rozpisywał na ten temat. To jest po prostu śmierć wieczna. Tak to określa Pismo Święte. Wreszcie, prawo jest również narzędziem zbudowania. Paweł pisze w Psalmie 119. Jakże cudowne jest dla mnie prawo Twoje, jakże słodkie, rozważam go dniem i nocą. Słuchajcie, czy dla niego jest cudowny ten miecz, który nad nim wisi? Nie. Oczywiście, że nie. Z tego prostego powodu, że prawo jest natchnionym słowem Boga. W tym prawie uzewnętrznia się Boży charakter. No to jest punkt drugi. Objawia cechy Boga. No jest jeszcze jeden punkt. Mówi o dziele Chrystusa. Pamiętajcie, że rozdzielanie prawa na prawo moralne i ceremonialne może być z punktu widzenia takiego naukowego może mieć miejsce, ale z punktu widzenia samego prawa to jest po prostu absurdalne. Bo prawo zawiera jedne i drugie przepisy i powinny być wykonywane wszystkie. Więc jeśli chcemy wykonywać prawo, tak na marginesie zwróćmy uwagę, że dziś jest w ogóle niemożliwe wykonywanie prawa. Całkowicie świątyni nie ma. A ogromna większość prawa odnosiła się do świątyni. I to najbardziej ta część świątynno-ofiarnicza mówiła o dziele Chrystusa w sposób obrazowy, prawda? Mieliśmy tu brata Szczypkę, który nam tłumaczył na podstawie tego modelu przybytku, gdzie tam jest Pan Jezus Chrystus w nim ukryty i byliśmy zaskoczeni i zadziwieni, że w aż tylu miejscach.
Kochani, no i oczywiście to jest głównie dla Bożych dzieci. Oczywiście, że niewierzący też może uznać, że prawo jest słowem Bożym, tak? No ale czy mu to zbudowanie przyniesie? Raczej nie. Natomiast prawo posiada zdolność budowania, ponieważ jest Słowem Bożym. Czy odrodzone dzieci Boże podlegają więc prawu? Kochani, na to pytanie są dwie odpowiedzi. Dwie odpowiedzi, które są sprzeczne z sobą. Jedni mówią nie, a drudzy mówią tak. Ale ta sprzeczność jest pozorna. Bo ci, którzy mówią, że dzieci Boże nie podlegają Bożemu prawu, mają na myśli to, że podlegają one tym przepisom, które są wyrażone w Nowym Testamencie. A w Nowym Testamencie mamy wszystkie oprócz sabatu, prawda? Cały dekalog jest. A ci, którzy mówią, że podlegają, mają na myśli wszystkie te przykazania, które są w dekalogu i w Nowym Testamencie, podstawiając za sobotę niedzielę. Jako nowy dzień pański. I kochani, także sprzeczność jest pozorna. Tak naprawdę tamtych nazywają antynomistami, tych pierwszych. Ja osobiście się zaliczam do nich. Ja uważam, że nie podlegamy Bożemu prawu. Ale ci nominaliści mówią, że antynominaliści mówią, że można w związku z tym dowolnie grzeszyć, co nie jest w ogóle prawdą. To jest po prostu taki pozór sporu na podstawie różnie brzmiących słów. A tak naprawdę jest stuprocentowa zgodność, niemalże stuprocentowo. Niemalże. Także nie kłóćmy się o to, czy dzieci Boże podlegają prawu, czy nie podlegają prawu mojżeszowemu. Zgódźmy się na jedno. Miecz opadł. I to jest wystarczająca zgoda. Jak teraz nastąpi ten moment, jak tę sprawę rozwiązał pierwotny Kościół wobec nieżywych? Dzieje apostolskie. 15 rozdział. A gdy ci umilkli, odezwał się Jakub. Jakub, brat pański, ten sam, który jest autorem listu Jakuba. Mówiąc, mężowie bracia, posłuchajcie mnie. Szymon opowiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby z pomiędzy pogan wybrać lud dla imienia swego. A z tym zgadzają się słowa proroków, jak napisano. Potem przywrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida i odbuduję jego ruiny i podźwignę go, aby pozostali ludzie szukali Pana, a także wszyscy poganie, nad którymi wezwane zostało imię moje, mówi Pan, który to czyni. Znane jest to od wieków. Dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, ale polecić im, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu, od tego, co zadławione i od krwi. Mojżesz bowiem od dawien dawna ma po miastach takich, którzy go opowiadają, gdyż czyta się go w synagogach w każdy sabat. I 28-29. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru, oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione, uduszone, od nierządu. Mowa jest o cudzołóstwie, krótko mówiąc. Jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie,
Bywajcie zdrowi. Teraz jest znowu pytanie, czy to chodzi o zdrowie, czy o radość. Na logikę radujcie się. Krótko mówiąc, nie musicie przestrzegać wszystkich 613 przykazań prawa mojżeszowego. Na marginesie, mnie ten fragment przekonuje w kontekście nawet sabatu, bo gdyby sabat miał być ważny dla pogan, bo to dlaczego by to miało go nie być? Tak. Ta kwestia była przegana. Oczywiście. Także to jest taki nie bezpośredni, ale pośredni argument, że bardzo mocny argument. Nie? Bardzo mocny argument. I świnina też. Tak, i wieprzowina, tak. Czy obowiązuje nas to dzisiaj? Czy to postanowienie obowiązuje nas dzisiaj? Kochani, ja mam takie odpowiedzi. Czyje to jest postanowienie? 15:28. Duch i my. Duch Święty i my. Ja wierzę, że Duch Święty jest Bogiem. Więc czyje jest to postanowienie? Boże. Czy nas obowiązują postanowienia Boże? Także jeśli lubisz krupnioki, to je wyrzuć. Chyba, że potrafisz zrobić bez krwi. Z czego to wynika? Kochani, wierzący inaczej. Z kim zawarte było przymierze na Synaju? Z Izraelem. To jest bardzo ważne, żeby sobie zdać z tego sprawę. A na Synaju zostały dane zostały dane przykazania. Mowa jest o dekalogu. Natomiast pozostali ludzie, nie Żydzi, oni też, w ogóle, nauczmy się myśleć w kategoriach przymierzy. Bo jeśli mamy mieć jakąś nadzieję, to ta nadzieja musi wynikać z przymierza, które zawarł z nami Bóg. My w tej chwili mamy nadzieję w przymierzu Chrystusowym, tak? Mamy nadzieję złożoną w Panu Jezusie Chrystusie, w tym, co uczynił dla nas. I dowodem, wyrazem tego jest to, że łamiemy się chlebem. To jest dowód na to, że nasze oczy wpatrzone są w Niego i w to, co On uczynił. Żydzi, aha, i jeszcze zwróćcie uwagę, że to przymierze w Chrystusie jest przymierzem bezwarunkowym. Bóg obdarza wiarą, Bóg zachowuje aż do końca. To jest wszystko w Nim. Ja nie mam nadziei na to, że jestem w stanie przetrwać czy wytrwać aż do końca inną niż ta, że On mnie zachowa. To jest bardzo ważne, żebyśmy sobie zdawali z tego sprawę. Wiecie, no kto wytrwa do końca, zbawionym będzie. Tak? Kto jest w stanie wytrwać do końca? Nikt. Nikt. Prócz tego, który jest w Chrystusie, jeśli Chrystus go zachowa. Tylko On. Taka jest prawda. Natomiast wszyscy ludzie na świecie, oprócz tego, że wywodzą się od Adama i Ewy, to wywodzą się jeszcze od Noego. I 9 rozdział to jest przymierze noachickie. Bóg zawiera przymierze z Noem. I tam jest ten zakaz krwi. I my pod to przymierze wszyscy podlegamy. To było przymierze dla całej ludzkości. Dla całej ludzkości to przymierze było. Natomiast skąd wynika kwestia moralności w dziedzinie seksu? No od Adama i Ewy. Bóg stworzył jedną kobietę, jednego mężczyznę. Tak? Pod jakie jeszcze przymierze podlegają chrześcijanie? Na A. Z Abrahamem, oczywiście. Zbawiciel z wiary. Pod przymierze Abrahamowe. Jest bardzo ważne, żebyśmy zdali sobie z tego sprawę. Kochani, przepraszam, zrobię jeszcze małe... Jest tu część ludzi, którzy była świadkami. I ja kiedyś, wiecie, kiedy próbowałem rozmawiać z nimi, zostałem zaproszony na pamiątkę do nich. Ja pamiętam, jakim wstrząsem strasznym dla mnie było to, że oni nie biorą udziału w łamaniu chleba i piciu z kielicha. Bo to jest... To było po prostu... Moja żona to płakała. Po prostu... Słuchajcie, to było publiczne wyznanie, że nie dotyczy mnie krew Chrystusa i Jego złamane ciało. Czyli jaką nadzieję można mieć, jeśli nie w Chrystusie?
Jaką nadzieję można mieć? W jakim przymierzu? Czy zostało ono kiedykolwiek odwołane? Czy to zostało kiedykolwiek odwołane? Czy to, co postanowili Duch Święty i apostołowie, zostało kiedykolwiek odwołane? Odpowiedź brzmi oczywiście nigdy. To nigdy nie zostało odwołane. Czy Żydzi mogą według tego żyć? To już zadałem to pytanie. Dzieje 21. Dzieje 21-20. Przepraszam bardzo. Dzieje 21-20. O, co mi się nie zgadzało, to jest... Dobra. Przepraszam was bardzo. O. A gdy oni o tym usłyszeli, o tym, co Paweł mówił Jakubowi, bratu pańskiemu, chwalili Boga i powiedzieli mu: widzisz, bracie, ile to jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli. Popatrzcie, tysięcy Żydów, którzy uwierzyli. A wszyscy gorliwie trzymają się zakonu. Widzicie teraz, kim byli ci, którzy przyszli od Jakuba? To byli Żydzi, którzy uwierzyli i którzy gorliwie trzymają się zakonu. Ten Galacjan to już czytałem. Tam jest ten Piotr, który jadł z poganami. Czyli niekoniecznie gorliwie trzymał się zakonu. Prawda? No jeszcze objawienie 12:17. I zawrzał smok gniewem wielkim na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Jak widzicie, będzie tak jeszcze w objawieniu. Czyli jakby Żydzi mają dwie możliwości. Nie będzie dla nich cofnięciem się, jeśli będą przestrzegali prawa mojżeszowego. Ale jeśli zrezygnują, to już nie mogą się cofnąć. Moim zdaniem to działa tak. Ale mogą go nie przestrzegać. Mogą żyć tak, jak poganie. Mają do tego prawo. Tak samo jak my. W tym momencie jakby zaliczają się pod to przymierze noachickie i pod przymierze z Abrahamem, i pod przymierze zawarte w Chrystusie. O tym już mówiłem, nie będę tego powtarzał. To jest z tego listu do Hebrajczyków ta opozycja pomiędzy tym cofać się, a tym podstaniem, czyli tą hipostazą tego, czego jest, co niewidzialne. Czasem coś powiem wcześniej niż na slajdach, przepraszam. To jest trudny werset. Chcecie przerwę? Dobra. Przerwa.